którzy wieścili kres festiwalu, a jednak doczekał się już 31. edycji. Prawdopodobnie sądzono, że kryzys musi dotknąć również kapele. Tymczasem okazuje się, że kapele są zdecydowanie odporne na wszelkie przeciwności, w tym także na rzekomy kryzys. Najlepszym dowodem tego jest fakt, że w tym roku, jak za najlepszych lat, do festiwalu zgłosiło się 18 zespołów, dojechało bodajże 17 z różnych stron Polski. Są wśród nich zarówno starzy, dobrzy festiwalowi znajomi, jak i zupełnie nowe zespoły, które debiutują w przemyskim festiwalu. Świadczy to o tym, że zainteresowanie festiwalem rośnie, bo już jest to nie tylko to stare, znane grono, które systematycznie od przeszło 30 lat przyjeżdża do Przemyśla, uczestnicząc w tej imprezie, ale równocześnie nowe zespoły, które dowiadują się, że taki festiwal istnieje, wiedzą, że ten festiwal jest wspaniałym, przyjacielskim spotkaniem muzykujących kapel. Festiwal ma specyficzną atmosferę, można by powiedzieć, że atmosfera przemysłowo-lwowska. Bezwzględnie tak, to podkreślał nieżyjący już pan Jerzy Janicki, którego imię festiwal nosi od ubiegłego roku. On twierdził, że to jest niezwykle ważna sprawa również w tej dziedzinie kultywowania wspaniałych lwowskich tradycji, ponieważ znaczna część kapel rzeczywiście w swoim repertuarze ma piosenki starego, przedwojennego Lwowa, ale nie tylko. Są to także często utwory własne, są to utwory, które skłaniają się nieco nawet w kierunku kabaretu. Niektórzy, jak to już wielokrotnie mówiliśmy, to tacy śpiewający felietoniści, którzy w niezwykle życzliwy sposób potrafią obnażać różne słabości życia codziennego, a tych, jak wiadomo, nie brakuje. Ponadto w czasie festiwalu Przemyśl rzeczywiście staje się miastem bardziej radosnym. Mianowicie kapele tradycyjnym zwyczajem w drugim dniu festiwalu w niedzielę przechodzą barwnym, chorobowym ulicami, podwórkami miasta i wtedy stają się takimi prawdziwymi podwórkowymi kapelami, które sprawiają mieszkańcom ogromną radość.